Tak, początkowo też czytając Świetnoc od świateł, myślałam, że to może stać się w pewnym momencie uciążliwe powtarzanie, bo jednak ten bohater przez wiele dni powtarza te same scenariusze zbliżone. Jedzie przez Warszawę, ale w ogóle tego nie czuć. Ta książka jest interesująca w całości i nie powoduje w ogóle znużenia. I wczoraj też mówiliśmy o takim... O takich decyzjach literackich poprzez wszystkie książki. Nasz autor mówił o sytuacji i czasie sprzed debiutów. To było bardzo ciekawe. A dzisiaj pomyślałam, że możemy to troszkę odwrócić w taką formę, gatunek. To jest horror, to jest powieść obyczajowa, możemy tak powiedzieć, oświetląc od świateł. No, wiem, że też felietony, opowiadania, a ostatnio scenariusze, więc tych form jest dużo. No i jest takie wrażenie, że przechodzi pomiędzy nimi pan dosyć swobodnie. No i z dużą wprawą. Mi się wydaje, że ta swobodność przenoszenia się między gatunkami wynika z rzeczy bardzo prozaicznej, niestety, też po części, ponieważ jestem osobą piszącą zawodowo, która się z pisania utrzymuje. Jak wiele innych piszących zawodowo osób, więc bardzo często jest tak, że robi się różne rzeczy też po to, aby po prostu jakby, no, mieć za nie, móc się z nich utrzymać, tak? Jakby dlatego ja też w ogóle wybrałem, znaczy nie tylko dlatego, bardzo chciałem się tego nauczyć, bardzo cieszę się, żeby się to trochę udało. To jest bardzo ciekawa jakby jakaś droga, ale zacząłem pisać do telewizji, pisać do filmu i pisać jakby takie projekty, które wydają się sensowne i fajne. Użyłem tego przeklętego słowa projekt. Natomiast no to jest niestety też tak i parę autorów fajnie o tym mówi otwarcie, tak? Że po prostu to nie jest jakaś tam też taki kaprys twórczy, tylko to jest po prostu życiowa konieczność, jeśli się wybiera ten fach. Natomiast jakby no ja wielu rzeczy już nie robię, które robiłem i staram się skupiać na tym, co mnie rzeczywiście jakby interesuje. No, interesuje mnie pisanie prozy, interesuje mnie pisanie scenariuszy, zaczęło mnie interesować pisanie dla teatru, z czym też jakby zaczynam powoli robić. Zaadaptowałem swoją książkę rok temu we wrocławskim Teatrze Współczesnym Radio Armagedon, a teraz w ogóle, co niedawno się jakoś okazało, będę adaptował, co będzie jakimś takim wyzwaniem, dosyć, wydaje mi się, ciekawym, książkę Mirka Nachacza, nieżyjącego autora młodego, mojego serdecznego kolegi, jego ostatnią książkę, wydaną po śmierci, niesamowite przygody Roberta Dobura, i będziemy robić przedstawienie z Krzysztofem Garbaczewskim w Teatrze Rozmaitości w Warszawie na podstawie tej książki. Co mnie bardzo z jednej strony cieszy, a z drugiej strony bardzo się tego boję. To jest taka bardzo zatrważająca trochę sytuacja, bo to jest jakby operacja nad cudzym tekście, na tekście obarczonym bardzo dużą taką w ogóle... No, bardzo duży taki głaz leży na tym tekście, ponieważ Mirek umarł tragicznie śmiercią samobójczą. Ten tekst jakby... Z tym tekstem jest trochę tak, że jego główną wartością jest to, że jest on trochę takim świadectwem jego zagubienia. I de facto ta adaptacja tak naprawdę pójdzie w tym kierunku, chyba że to będzie trochę próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej z Mirkiem. No ale to jest też coś... Ja lubię robić rzeczy, których nie robiłem wcześniej. Bardzo lubię próbować rzeczy, których nie robiłem wcześniej, także... Także mnie to bardzo, bardzo cieszy. I to jest ta szlachetna tego część oczywiście. To jest to, co mi się tym tak naprawdę podoba. Zacznijmy od tego, o czym mówiłem na początku. A felietony? Ja przestałem prawie pisać felietony, bo po pierwsze ja wciąż nie uważam, jakbym w tym jakiś specjalnie dobry. Ja piszę felietony dla polityki teraz. Raz w kawiarni literackiej. To jest raz na miesiąc wychodzi, że ja tam piszę taki kawałek. I uważam, że to jest optymalnie i bardzo dobrze, bo ja w ogóle uważam, że pisanie felietonów po pierwsze jest sztuką, która się tak bardzo spauperyzowała w dzisiejszych czasach, ponieważ felieton, już naprawdę każdy może napisać felieton. Felieton jest bardzo w ogóle taką trudną sztuką literacką, bardzo trudnym gatunkiem w ogóle prasowym literackim, który bardzo ciężko jest opanować. Ja nie uważam, żeby mi się tego już tak naprawdę dobrze udało opanować w ogóle felieton. I rzeczywiście to wymaga jakiejś specjalnej umiejętności. Ja uważam, że jak ktoś jest dobrym felietonistą, to jest
tak naprawdę taka bardzo wąska specjalizacja, że najlepsi polscy felietoniści, typu tam Kisielewski, Rybiński, tak, no to oni byli bardzo wyspecjalizowani w tej formie. To był ich główny sposób jakby wyrażania się. Nie? Kisielewski był wybitnym felietonistą. Jeśli czyta inne jego teksty, to moim zdaniem takim skromnym, to czuć pewną słabość. Nie? Jak się czuć, na przykład czyta powieści Kisielewskiego, to czuć, że kurczę, coś tam jednak po prostu, że to był człowiek urodzony do pisania krótkich form. I do czego zmierzam w tym krótkim wstępie? Że na przykład ja kiedyś miałem tak, że ja pisałem co tydzień felieton do pisma wprost. To był bardzo taki lekki, taki protokwilny, on był głównie tam o takich celebryckich jakichś sprawach. Ale pamiętam, że ja przez te 3 lata tego pisania tego felietonu miałem bardzo duży problem z pisaniem prozy, bo ja bardzo dużo takiej energii pisarskiej zużywałem na to, aby napisać ten felieton raz w tygodniu. I żeby on był taki... Bardzo dużo energii, która by poszła w prozę, zużywałem na jakąś taki dowcip, żeby one były takie dowcipne, te felietony, te lekkie, żeby był jakiś taki gryps w nich, żeby była jakaś taka zabawa. To bardzo dużo kosztuje. Ja mam pewną teorię, że jak ktoś co tydzień musi oddać tekst publicystyczny do gazety regularnej felietonistycznej, to nie wiem, czy mu się uda napisać dobrą prozę. Chyba, że ma bardzo duży zapas jakiś taki energetyczny. I ja aż takiego nie mam. To tak się mówi, że felieton taka lekka trochę fucha jest, nie? No bo to raz w tygodniu się robi, to jest krótki tekst, z reguły dobrze za to płacą i tak dalej, ale to nie jest do końca prawda, wydaje mi się. Także naprawdę trzeba dużo władować ten krótki tekst, żeby on był dobry. A ta wyobraźnia, bo tak mówiły o energii, a myślę też o wyobraźni, bo to przechodzenie między gatunkami jednak, ono wymaga zupełnie innej postawy czasami. No ale mi się wydaje, wyobraźni. Ale mi się wydaje, że moje książki, że tak jak rozmawialiśmy wczoraj, że moje książki, poza takimi 2 książkami, które napisałem dla wydawnictwa Nasza Księgarnia z Murejowa i Świątynia, i które są rzeczywiście trochę inne, to te moje książki, one są moje, tak? To, że one są przebrane kostium jakiejś tam konwencji, że moja pierwsza książka jest trochę romansem, inna jest trochę tam horrorem, inna jest trochę czymś tam. No to one są moje, to ja jej napisałem, że gdzieś tam jakby tę jakąś moją rękę w nim czuć, że ja o tym marzę, ja bym bardzo w ogóle chciał, żeby moje, ja do tego dążę, bo mi się wydaje, że to mi się jeszcze nie udało, ale żebym chciał, żeby te moje książki były, przede wszystkim to, żeby one były w takim gatunku, że żółczyk je napisał. A dopiero potem, że była jakaś tam konwencja, gatunek i tak dalej, i tak dalej. To mi się gdzieś tam śni po nocach, tęsknię. Ale to się chyba udaje. No, mam nadzieję. Marka. No marka to brzydkie słowo. Marka to brzydkie słowo. W moim języku marka to brzydki wyraz. Bulgarii. No. Kolejne pytanie. Myślałam o takim, o współczesności i o tym, że jest jakieś, nie wiem, czy zapotrzebowanie na takie książki dotyczące nałogu. Pana książka nie jest o nałogu, ale dotyka tematu narkotyków. Mamy książki, nie wiem, kilka wartości. Ostatnio okazała się książka Nili Wasiu na temat alkoholizmu. Czy to jest, nałogi było zawsze, ale czy to jest jakiś taki znak naszych czasów, że jest zapotrzebowanie na tego typu tematy? Czy to ma jakiś nie mam zielonego pojęcia. Musi pani zapytać kogoś z jakiegoś wydawnictwa, bo to oni myślą o takich kategoriach, czy jest na coś zapotrzebowanie, czy nie. Jakby mi się daje zapotrzebowanie, to zawsze jest na przykład na książki o miłości. A wśród autorów? Albo książki z happy endem. Książki z happy endem. Nie wiem, trudno mi o tym powiedzieć. Mi się wydaje, że jakby nie można, jak jest książka do napisania, to nie można o niej myśleć, na pewno autor nie powinien o niej myśleć w takich kategoriach rynku. Że ja teraz napiszę książkę, na którą jest jakieś zapotrzebowanie, która się sprzeda i która komuś jakby się, że wstrzelić się w jakieś rzekome zapotrzebowanie. To jest tak nieobliczalne w ogóle, że to nie jest. Ale też często jest tak, jak z wynalazkami, że w różnych częściach świata ludzie pracują nad tymi samymi projektami, nie wiedzą nawet o tym. Jest jakieś takie zapotrzebowanie i to wynika z tych danych osób. Być może ten temat też wynika z tych autorów, nie wiem, że to jest taki autorski pomysł, który jest powielany akurat w latach 2000, powiedzmy, tak zawężam.
Nie, wydaje mi się. Wydaje mi się, że zawsze jak się pisze książkę, to trzeba mieć to w ogóle jakoś w sercu. I czuć to naprawdę jakoś. Ja mówię teraz banały ostatnie, ale naprawdę trzeba mieć jakoś w sercu, wiedzieć, że to jest ten temat, który chce się zrobić. I to jest ta opowieść, którą chce się opowiedzieć. I to się czuje tak bardzo intuicyjnie, a dopiero potem jakby dochodzi, czy to jest jakiś taki temat, który krąży w tej orbicie takiej jakiejś medialnej, czy nie krąży. No właśnie to na myśli mam, że być może wielu autorów w tym samym czasie to wynika z ich potrzeby takiej wewnętrznej, skierowanie się w tym, akurat w stronę tego tematu, a nie innego, że to wynika jakby z nich, a nie z takiej kalkulacji rynkowej. Mi się też trochę wydaje, im więcej jakby, im jestem starszy, im więcej napisałem, im więcej czytałem w życiu, to też ja mam trochę takie w ogóle wrażenie, że to, czy książka jest dobra, nie ma zbyt wiele związku z tym, o czym ona jest. Że jakby akurat temat książki nie ma żadnego związku w ogóle z jej jakością. No. To jest coś, co kiedyś Masłowska powiedziała bardzo zgrabnie i trafnie, że temat jest jak pokrzywa, rośnie wszędzie. W ogóle temat w ogóle nie jest problemem. Że ktoś nie ma tematu na książkę, chodzi i mówi, że napisałby książkę, ale nie wie do końca o czym, to znaczy, że już naprawdę kompletnie ci do tej pisarskiej roboty w jakikolwiek sposób nie nadaje. Ideą jest to, jak to się napisze i jaką w ogóle, jaką, ile swojej krwi się w ogóle wypuści ten temat. Czy się wypuści żywną, czy tętniczą. Nie? To chyba o to chodzi. Zresztą wybitne książki o łowieniu ryb. No. Prawda, w życiu. Albo można napisać wybitną książkę o łowieniu ryb. Oto Paweł napisał wybitną książkę o łowieniu ryb. Przy okazji też o II wojnie światowej i innych rzeczach. Ale można napisać wybitną książkę o łowieniu ryb, albo wybitną książkę o chodzeniu po lesie, albo wybitną książkę o stanie na ulicy. A można napisać naprawdę koszmarną książkę o nazistach ukrywających się w Argentynie. Albo koszmarną książkę o zbrodniach w trakcie II wojny światowej. Można pisać koszmarną książkę na temat, który pozornie wszystkim będzie się wydawał bardzo interesujący. Albo koszmarną książkę, można pisać dobrą książkę o nałogu i można pisać też tak samo o nałogu złą książkę. Piękną książką o nałogu jest Opium, dziennik Cocteau. Opium, to jest piękna książka o nałogu. Natomiast dostawałem kiedyś teksty do czytania. Ludzie mi wysyłają, tak? Jakby każdy autor obecny gdzieś tam w internecie publicznie i tak dalej, tak masz, dostaje jakieś książki do czytania. I pamiętam, że kiedyś dostałem książkę od takiego w ogóle chłopaka w moim wieku, czy tam trochę starszego, takiego 30 parę lat, i go debiut do przeczytania. Dostałem książkę, która potem się ukazała w druku, w ogóle ona wyszła, ta książka. I to była książka, która się nazywała Kokaina. I tam w ogóle ten chłopak opisywał w ogóle swój nauk jakiś kokainowy w tej książce. Jakby, no to było w oj. I to był przykład czegoś takiego tekstu, pamiętam, napisanego na jakieś takie koniunkturalne zamówienie. Bo ja w ogóle czytałem tę książkę, jak widziałem z tej książki, że ten chłopak, on nigdy w życiu jakby z narkotykami nie miał nic wspólnego. To było widać z każdego zdania po prostu, nie? Nie o to chodzi, że on jakby, nie wiem, mówił, że tam narkotyk A tak naprawdę wsypuje się sobie do ucha, a on napisał, że się go wciera w piętę. Nie o to chodzi, że on pomylił jakieś faktualia. Chodziło o jakieś takie, no po prostu to widać, że ktoś kłamie, nie? Zawsze widać, że ktoś kłamie, wydaje mi się. Więc i to było bardzo niedobre, to było bardzo, bardzo, bardzo złe. Ja napisałem, że to jest bardzo złe, właśnie ode mnie blarpa, jak napisał blerpa, czyli ten z tyłu okładki, to co się pisze tam, że polecam Jolanta Kwaśniewska. Polski Stephen King, polecam Jolanta Kwaśniewska i on się potem obraził na mnie strasznie i tak to jakoś wyszło w ogóle niefajnie. Ale naprawdę to nie ma związku chyba, tak mi się wydaje, temat, nie ma żadnego związku. Wielu autorów ulega tej pokusie, że ma temat. Ale to dziennikarz ma temat, a autor ma coś innego. To mi się wydaje. Autor powiedział. To przejdźmy już do powieści tak bardziej. Tutaj powtórzę to pytanie ze Świdnicy o Warszawę w Twojej powieści Światłem ze światem. Tam jest ona opisana jako organizm, tętniący życiem organizm, nocą jak najbardziej. Jak wykorzystuje się to miasto w takiej powieści jak Światłem ze światem? Czy to jest jakaś figura?
Znaczy miasto Warszawa to jest w ogóle taki trochę problem, bo ja w ogóle jak napisałem książkę Świat Nocy Świata, która jest o nocnej Warszawie i głównym bohaterem jest dealer i właśnie i on ma tam różne perypetie, trochę sensacyjne, a trochę egzystencjalne. I pisząc tę książkę ja w ogóle dokonałem jakiegoś takiego, trochę mi się zdaje, bluźnierstwa, bo ja napisałem książkę o Warszawie, mieszkając w Warszawie tam raptem 6 lat czy 7. To jest, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. I jakby bardzo mnie cieszy jedna rzecz, bo oczywiście spotkały na mnie jakieś różne takie gromy, typu tam komentarze na gazeta.pl, nie? To może zamknij się, głupi słoju, no co ty w ogóle wiesz tam o tym. No ale to jest jakaś tam egzotyka internetu. Natomiast jakby bardzo dużo ludzi, którzy są w Warszawie, mieszkają tam od urodzenia, gdzieś tam w pewnym sensie gratulowali mi tego, że ta książka oddaje jakieś tam ducha miasta, oddaje jakieś tam realia. A jak się używa tego miasta do powieści? Ja nie wiem, jak się używa. Myślę, że trzeba mu się po prostu, tak jak wszystkiemu, co się chce opisać, trzeba mu się trochę przypatrzeć. Po prostu. Pytanie też, czy ono jest tylko przestrzenią, w której dzieje się akcja, czy też ta Warszawa pełni jakąś funkcję? No pełni na pewno, tylko że trochę to też jest tak, że ja trochę nie umiem za bardzo analizować tego, co sam napisałem i nie umiem tego za bardzo rozbierać na czynniki pierwsze, ani nie umiałbym napisać wypracowania na swój własny temat. Wiem, że paru autorów do tego jest byłoby gotowych, ale do tego, żeby na swój temat napisać jakieś wypracowanie, ale ja nie jestem. I ja mógłbym teraz powiedzieć coś takiego, że mi się wydaje, że to jest taki trochę jak gotycki taki zamek, albo to jest jakiś taki organizm, albo to jest jakieś takie coś. Tylko ja mam wrażenie, że jak mówię coś takiego o swojej własnej książce, to się wygłupiam. Ja piszę bardzo intuicyjnie, bardzo wiele rzeczy ja po prostu ja czuję, jak zaczynam pracować. Bardzo wiele rzeczy mi się po prostu wydaje, że tak musi być. Oczywiście potem to się weryfikuje i tak dalej, ale naprawdę niewiele mam takich procesów intelektualnych podczas pracy. Także to nie wiem, mi się wydaje, tak jak powiedziałem, że trzeba się czemuś po prostu przypatrzeć, żeby to opisać. Bo to jest tak, na przykład jeśli dostaje się w szkole zadanie, opisz swój dom, tak? Idzie dziecko do szkoły i ma na języku polskim zadanie, przynieś pracę domową, opisz swój dom. To dziecko musi wrócić do domu i musi się przypatrzeć. No mój dom, aha, dobra. Mam 3 pokoje, w jednym ściana jest zielona, w drugim różowa, a w trzecim jakby mama trzyma ubrania w szafie. I potem idzie i to opisuje, więc no, każdej jednej rzeczy trzeba trochę zaobserwować. Tak ja to obserwowałem Warszawę po prostu tą nocą, którą chciałem opisać, ale parę rzeczy sobie wyobraziłem, parę rzeczy sobie jakoś tam dopowiedziałem. Parę rzeczy to jest moja jakaś tam autorska fantazja, bo no, skoro piszę prozę, to też mogę zmyślać, nie mam chyba tam przywilej. Ja też czułam, że to jest taki labirynt bez wyjścia właściwie, że ta Warszawa jest taka bardzo hermetyczna. Nie wiem, czy to jest strasznie hermetyczna, wydaje mi się. Na fabułę, czy po prostu ta sama przestrzeń jest bardzo hermetyczna. No nie sposób się wydostać z tej Warszawy. Ja chciałem uzyskać taki efekt, bo jednak ten bohater trochę... Wydaje mi się, że... Bo teraz mógłbym troszeczkę tak zażartować z tego pytania bez obrazu. Mówić, no tak, no z Warszawy, ale z Warszawy można się wydostać. No, wystarczy jechać na Młocinę albo tam w drugą stronę. Są korki, ale tak naprawdę to... Ja chciałem uzyskać taki efekt, że ten bohater jest w takiej pułapce, jest w takim zatrzasku, jest zatrzymany. Że gdziekolwiek ten bohater nie pójdzie, to jakby wyrasta przed nim taka ściana nagle, jak w grze komputerowej. Po prostu idzie, a to nagle jest ściana, nagle nie można iść. Jest to po prostu, mimo że widać powietrze i dalej nie, bo to już nie można iść, bo w tym momencie kończy się tak. Chciałem wskazać taki efekt, jeśli tak jest, no to fajnie, bo to jest taka książka o nieumiejętności wyjścia. I w ogóle jakaś tam nieumiejętność wyjścia z, niemożliwość wyjścia z, wydaje mi się, jest jakimś tam moim tematem trochę pisarskim, nie? Takim. Tak, bardzo dosłownie. Tak. Właśnie Instytut to jest ta książka, na której niefortunnie było napisane, że jestem polskim Stephenem Kingiem. Ona się ukaże wznowiona, głównie mocno przeredagowana i ze zmienionym zakończeniem, ale jeszcze nie wiem kiedy. Natomiast tak, no to jest jak książka, w której bohaterowie są po prostu zamknięci w mieszkaniu i nie mogą wyjść. A teraz jeszcze takie pytanie masz na szybko o ten Instytut. Jak się przeredagowuje taką książkę, jeśli to jest drugie wydanie? Czy to nie są już dwie różne książki teraz o tym? Trochę są. Ja
ja zrobiłem coś takiego po raz drugi. Pierwszy raz zrobiłem coś takiego ze swoją książką nad Armagedon, którą skróciłem, bo ona wymagała skrótów. A ta praca z Instytutem była dużo cięższa, bo po prostu tam poprawiałem tę książkę zdanie po zdaniu. Ona, po prostu ja miałem coś takiego, że ja otworzyłem plik ten z tą książką stary i zobaczyłem, że ta książka mi się nie udała, więc zacząłem ją zmieniać. Mi się tak mocno nie udało, więc zacząłem ją zmieniać zdanie po zdaniu. I zajęło mi to tam dużo, zajęło mi dużo pracy. No. Ona tak de facto to wciąż jest tą samą książką, na zakończenie ma dopiero zmienione, ale jakby jest taka po prostu tam zredagowana zdanie po zdaniu. Po prostu jestem takim typem autora, który jak już musi zajrzeć do swojej książki, czego nie lubi robić, jak już musi zajrzeć do swojej książki, to widzi, że po prostu wszystko jest do zmiany. A jeśli ma okazję zmieniać, to to robi. I tak, ale wątpię, czy ja to zrobię jeszcze kiedyś. Na przykład w mojej pierwszej książce to nic nie było. Ale robię to, no ja wiem, że to jest takie, może... Moi koledzy tego nie popierają na przykład po fachu, tak, jak z nimi rozmawiam. Po co to robić, jak już... Albo w ogóle nie wznawiać, albo wznawiać tak, jak było. A ja nie uważam tego. No to jest ciekawe, może to będzie temat wielu prac, czy będziemy analizować. Ile się wyda, jednej książki. Może to są ciekawsze tematy, żeby pisać o nich prace magisterskie. Co to zmienia na przykład w interpretacji, taka redakcja? Ja bym o sobie pracy magisterskiej nie napisał. No to trzeba być mocnym egocentrykiem. Ale nawet gdybym nie był sobą, gdybym był jak żółczyk obok, gdzieś nie ja, to nie napisałbym pracy magisterskiej. Ale już mówiliśmy o bohaterze. Jak się zastanawiam, bo czułam go dosyć ambiwalentnie. Z jednej strony jako dosyć wolnego, no bo jednak jest to bogaty człowiek, robi co chce, można tak powiedzieć, a z drugiej strony jako niewolnika. Tej Warszawy, tego co robi, tych wszystkich osób, które do niego dzwonią, które go wołają w dane miejsce i on musi się tam stawić zaraz. Czy on jest tym wolny, czy to jest taki zakładnik? No, myślę, że zupełnie zakładnik, że absolutnie ten człowiek jest zakładnikiem. Jest w 100% zakładnikiem. I jakby on żyje w takim fałszywym przekonaniu, że pieniądze są równoznaczne z wolnością. Że jak się ma dużo pieniędzy, to można zrobić co się chce, ale de facto tak naprawdę jest się zwolennikiem, tak staje się człowiek zakładnikiem podtrzymywania tych pieniędzy, pracy na pieniądze itd., itd. Zwłaszcza, że jednak jego zawód, nazwijmy to, jest bardzo ograniczający, bardzo jakby... I on mówi o tym wprost, dlaczego w książce, nie? Dlaczego, jaka jest ta specyfika po prostu tego zawodu, tłumaczy to jakby jeden do jednego. Nie ubierając z tego w żadną metaforę. A pamiętam, że nie zainspirowało coś takiego, jak czytałem wywiad z jakimś znanym muzykiem, chyba z wokalistą zespołu R.E.M. A ja nawet nie wiem, czy ja nie cytuję tego Wschodną z Odświatu, jeden do jednego. Kiedy ten facet zapytał się tego Michaela Stipe'a, co daje mu to, że on ma dużo pieniędzy. A on powiedział coś takiego, że no, że jemu to daje to, że on może w każdej chwili pojechać na lotnisko, jak mają na przykład doła, zobaczyć, gdzie są najbliższe loty, tam w przeciągu 2 godzin, mówi, o, do Tokio, to kupię sobie bilet do Tokio, leci sobie do Tokio, siedzi tam 3 tygodnie, chodzi po tym Tokio, coś sobie myśli, handra mu mija i wraca na chatę, nie? I to mnie gdzieś tam zainspiruje, takie poczucie w ogóle jakby, że chciałem takie złudzenie dać mojemu bohaterowi, że to, że on ma dużo pieniędzy, sprawia, że on w każdej chwili może to wszystko rzucić, ma takie złudzenie i sobie gdzieś pojechać. Tak nagle i gdzieś uciec, jak on podejmuje w końcu tę decyzję, że wszystko w ogóle bierze tam pieniądze pod pachę i gdzieś ucieka, no to on nagle po 24 godzinach to już ani nie ma pieniędzy, ani nie ma za bardzo gdzie uciec i wszystko tak wokół niego się zazębia. Więc może to na pewno gdzieś, tak jak już po czasie sobie myślę, na pewno był jakiś mój właśnie ten jednak temat w tej książce, że ta zależność między jakby wolnością, a ta fantazja na temat tym, że wolność i pieniądze są jakoś ze sobą połączone. Myślałam teraz o pierwszej książce, której tematem była dojrzałość i niedojrzałość. To też jest zbliżony temat. Wolność, dojrzałość jako wolność, ale takie jej infantylne postrzeganie jako właśnie ograniczenie wolności. Jak to dziecko ma więcej możliwości niż dorosły. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle gdzieś, jak ja tak popatrzę na te wszystkie książczyny, które ja napisałem, to gdzieś w ogóle jakby dorosłość, dorastanie, ten jakby ten
jakby ta relacja, ten moment, w którym jakby z adolescencji wchodzimy w dorosłość, że on w ogóle gdzieś jest trochę jakimś tam moim, czymś, co mnie interesuje. Sam nie wiedzieć czemu. Mi się może trochę wydaje. Doświadcząc od świateł też trochę o tym jest. Nie? O jakiejś takiej w ogóle fantazji też na temat samodzielności, fantazji na temat jakiejś tam w ogóle. Jest taki zwrot w ogóle, przez chwilę był popularny jeszcze nie tak dawno temu, w tak zwanym żargonie młodzieżowo-internetowym, taki zwrot wygrać życie. I ten Noc od Świateł jest właśnie na taką fantazją, może trochę na temat takiego wygrania życia, co też ma jakiś związek przecież z dorosłością. Na temat w ogóle. I to jest bardzo ciekawy temat, w ogóle jakby, który na wiele sposobów w ogóle bardzo ciekawa, w ogóle coś, co na wiele sposobów ciekawych można rozbijać. Mi strasznie się podoba, jak napisał o tym, jak pisał o tym na przykład Philip Springer w książce swojej ostatniej 13 pięter, którą bardzo serdecznie polecam. I on tam pisał, wtedy jak ludziom mówiono, że kredyt hipoteczny, sprzedawano ludziom kredyt hipoteczny, jak mówiono wszystkim w Polsce, że kredyt hipoteczny jest oznaką dorosłości. To, że się ma kredyt hipoteczny, jest oznaką bycia osobą, jest takim pasowaniem na dorosłego. I użyto takiej w ogóle takiej retoryki, takich kampanii reklamowych i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo ciekawe i nagle się okazało, że rzeczywiście to ludzie potrzebują jakiegoś takiego momentu, że został wyrugowany ze społeczeństwa, taki moment pasowania na dorosłego. Tak jak jeszcze, który był w pokoleniu, nie wiem, twoich czy moich rodziców, tak? Że po prostu w wieku tam 20 paru lat było normalne, bo brało się ślub, składało się rodzinę, mieszkało się i tak dalej. Ten moment został teraz taki trochę, został wyrugowany, trochę nie wiadomo, do czego to przypiąć. Na przykład banki wykorzystały trochę na przykład to puste miejsce, żeby zrobić tak. Mówię, jak chcesz być dorosły? Dobra, jak chcesz tego momentu, który chce ten, weź kredyt hipoteczny. I wtedy, i to jest bardzo ciekawe, na wiele różnych sposobów można się tym zajmować.